Dobry. Dzień dobry. Co tu się dzieje? Co tu taki bałagan? No to moje ciuchy, które mi poginęły. Nie poginęły, no przechowywane były. A to ja nie wiedziałem, że były przechowywane. A gdzie one były? Ładnie, ja w szafie. A ja mam dwie pary majtek i dwie pary skarpet u siebie. No i dobrze, starczy ci, Zbysiu, ile byś chciał rzeczy tu. Jedną parę pierze. Spodnie, wiesz? Ja nie mam spodni, jedno spodnie, no jak? Zbyniu, co ty się martwisz? Będziemy nagrywać, pójdziemy, kupimy, kurde, będziesz... Ale wiesz, no, jedno spodnie. Nie, no wiem, rozumiem. Cześć, Zbyszek, bo tak w sumie... A słuchaj, byś mi to zaś? Co? Bo jak jeszcze z tym zabiulę? No, zaraz ci wezmę. Dom, wiesz. No. I dresiki będą? Dresiki będą. Telewizora nie będę dzisiaj brał. Potem czy papierosem? Nie no, niech jeszcze chwilę, Zbysiu, ja kupię i ci zaraz go podwiozę, co nie? Pojadę do komisu, tylko muszę czasowo się... Do lombardu. Czasowo się muszę ogarnąć. Tu w komisie Piotra nie ma nic, bo chodziłem wczoraj. Nawet te plate są w telewizorze, bo ja tam teraz byłem. Ogarniemy temat bez problemu. A ty teraz się znasz na dotykowym? Ja mam z moją pomocą się znam. Z moją pomocą się znam. Mam dotykowy, ci nie znam. A przywiozłeś mnie odkurzacz? I co, gadałeś o to mieszkanie? Tak ma dzisiaj sprawdzić. To oni nie wiedzą, czy przez co mieszkasz, czy nie? Mnie? Widocznie nie, może błędnie mówicie. Że on tam zmarł. Mieszkał ten Zbychł, a on zmarł, rozumiesz? Widziałem to. Ale to gdzie? No nie wiem, obok. Czwórka. Czwórko. No, po czwórku. No to ty masz trójkę, tak? Ja tam byłem. Ty masz dwójkę, a to obok ciebie. Trójka to jest dziadostwo, pokój nic więcej, umywalka. Bo ja tak spałem tydzień u Andrzeja. Lepsze to, jak wróbel na dachu. Ja wiem, ale tam czwórka jest lepsza. No bo klatka zajęta to już. Zbyszek, ale to nie jest stragan, to nie jest tak, że minie sobie wybierasz. Ja co wiem, chcesz, co nie? Musisz przyjąć to, co ci dawają. No, nie? Także wiesz... No nie, aby ja mu powiedziałem, jak było. My później z Andrzejem będziemy dalej swoje robili. Ale tu on ma pierwszą grupę i walczką, to raczej by mu się takie należało. Ja no, tak myślę. No tak, ale to wszystko w swoim czasie. Zbyszek. Na razie trzeba brać, co jest, a później będziemy myśleć dalej, co nie? A później się można zamienić? A ty co ty, Zbysiu, wczoraj sam na noc zostałeś? Gdzie ekipa poszła? Ekipa poszła w teren. W Waldim, bo przyniosłem im pomarańczka i cytryny. A w teren, aha, bo po jedzenie, tak? No, łażą po... do Waldiego. No, bo to zamykają. I wystawiają w kosze, wiesz? Ale to za późno byli. Tak idą, bo na wieczór wystawiają, wiesz? Aha. Wczoraj przyniesie... Serniki, nie serniki, kurde, człowiek. No widzisz, Zbysiu, tak płakałeś, a tyle rzeczy się znalazło. A ja teraz sobie przypomniałem, że to tam do szafy było upchane. No, bo to wtedy zaczęło się... No, ja myślałem, że oni wszystko mi dmuchli. A, ja w tamtym pokoju jeszcze dzisiaj znalazłam butelkę po amarence. Co? A butelkę po amarence? No. To mówi Zbysiu, że przynieśli towaru. No, przynieśli dużo. Mamy lodówkę teraz na tym. Za okno. A tą sobie zabierzesz. No weźmę ją, a na razie niech majesz. No, bo oni chcemy sobie automat teraz kupić. No oni mogą sobie przełożyć na razie z drugiego, a i tak Andrzejowi będziemy kupować większą tą, żeby zamrażarka była, bo to jest tylko chłodziarka. Ale no starszy, wiesz? No tak. Na razie niech będzie, a zaś bym cię poprosił, to byś mi przerwał. No, nie ma problemu. Proszę. Thank you. A po tej gali nie byłeś, Andrzej, sobie, nie? On mi ją kupił, wczoraj się z nim widziałem. Aha. Szuka tajnika. Jak wczoraj nikt na ciebie nie krzyczał, Zbysiu, że cię przywiozłem? Nie. Nie? Nie, bo wiesz, ona tam kurwa zaraz. Widzowie myślą, że ty się boisz jej, wiesz? No, że ja się ciebie boję, no. Jej. Jej. Nie, się nie boję, oni mówią, że ja się ciebie boję.
A, że ty się mnie boisz. No, no. Nie, no ja mówię, co widzę. Ja się nie lubię w Przemek kłócić, kurwa. Ja mówię, co widzowie mówią, że jakiś taki przestraszony jesteś i tak? Że no, że. Ja się boję, nie, że boję. Nie boi się. Kurwa, przepraszam, gdzie miałem stać, bo miałem się zarejestrować w szpitalu do lekarza, bo zobacz, codziennie nic zmienia opatrzenie i codziennie przecieka to dziadostwo. Miałem do szpitala, gdzie ja, jak się z kobietą śpi, to się długo zaśpi. I o 9 się obudziłem dopiero. A przecież wstaję w net zawsze. Zawsze wstawałem w net. Barabara kręciłeś i dlatego. No, 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 tak gorąco mamy w pokoju, w samym gaciaczkę. Tak mamy ciepło. Zaraz jak Markowi coś odwali, to... No, jeszcze znowu się to będzie kłopot. Nie, zły jest jakby... Zły, przepraszam. Zły jest? A on jeszcze gdzieś wsadzi tą złość swoją. Za co ma być zły? Żemu siostrę posuwam. Żemu siostrę posuwam. Zbysiu, no. Ona co? Ona tak to, musi ale gadać. To ja, bo... to, ja wiem, to jest brat z siostrą, czy ja? No to jest brat z siostrą, ale oni się... Ale oni się chyba traktują jak, jakby parą byli, no. Na tej zasadzie, wiesz? No ta siostra jedno napisała SMS-a, czy ten SMS-a, że co to, Marek z nową dziewczynę znalazł? Kto tak? No, jej siostra, ja nie znam. Nie stąd. Nie. Ale jaką nową dziewczynę Marek sobie? No, że niby Violetę, nie? A, Violetę. To co? To co? Ona nie wie, że to... No to ona nie wie, że to siostra? No wie, ale jak razem sobie ważą. No tak. Ja nie łażę z nimi na żadne tam kurde. To jakieś takie dziwne zjawisko, co nie? No, ja w ogóle nie wcale nie jestem rodzeństwem, tylko udaję. Nie, rodzeństwo, bo ja mam kontakt z rodziną, wiesz? To jest rodzeństwo, normalnie. I oni chyba z kosmosu są. To jest rodzeństwo. Ja bym dostał takie mieszkanie samodzielne, wiesz? Zbysiu, takiego ci nie dadzę. Ja jestem drugi na kolejce teraz. To opieka wie, jaką mają sytuację i wcisnęli te tematy? No ja wiem, Zbyniu, że drugi na kolejce, ale oni takie mieszkania mają, Zbysiu, bo ja byłem w gminie, dowiadywałem się dla matek z dziećmi, a nie dla jednej... A Janusz dostał, widzisz? A Janusz dostał na innej zasadzie. Janusz nie dostał z gminy, bo ja się dowiadywałem. Janusz miał mieszkanie, które zadłużył i w gminie doszli do porozumienia i babka się z nim zamieniła na... Na mieszkania. Przeklał, a nie za dużo. Za dużo, no. No. I on na tej zasadzie tylko te mieszkanie dostał. No ale kolega dostał teraz na kostki, na obiady ze mną chodził, o laskę taki. Rozmawiałem z nim. Dostał w sierpniu. No ale to są Zbysiu pojedyncze przypadki, no. Co nie, wiesz. Ej, a tu mieszkał u ciebie ten dalek, nie? No mieszkał chwilę, ale wiesz, no zaczął... Wiesz, ja opinię mi wyrabiać i dlatego ja go znam, no, dziękowałem, co nie? On teraz musiał być w kryminale, bo... No był. No bo za alimenty, on ma bardzo wysoką emeryturę i on mało dostaje, bo mu bierze komorę. Mieszkał u matki i u brata, albo wyszedł z brat, dlatego że synkę. Kurde, dziś papierosy zostawiłem. Masz pojęcie na Macie? To kiedy ci klucze dadzą, a nie, bo może z tym mieszkaniem to działać. Na razie mi te klucze dadzą. Was zapalnić. A razem się. Tak. Co tam może zrobić ktośkolwiek, nie? Tam jest wszystko, Andrzej dbał o te chaty. Tam było wszystko. Ja tam u niego tydzień mieszkałem. A to na co rozmawiać? Pod trójką tam. A na co się stało rozmawiać? No tam wszystko, on dbał o porządek jak pierwszy. Ale nigdy w pietu nie pojawił. Bo jest czyste mieszkanko. Może no. Małe sam pokój, a obok... Będziemy to remontować tam. No z kibelkiem kupnia, nie? Kurka. No ja widziałam tam u góry, jak to wygląda ta łazienka. Nie, ale z kuchenny. Kupnia to zobno. Tak? No. Do łazienki są drzwi. Do kuchni też drzwi. No. Mała kuchenka, ale fajna jest. Ja tam też mieszkałem parę dni. A na co mi wielka? No na co ci wielka, pewnie. No ale wiesz, jak już dzieci miał jeszcze, to wielka. Ja już ślepakami walę. Co?
Poduszka. Cepek, bo muszę ją tam dobrze zapakować, babę. Nie chcemy zabrać te rzeczy. A to tak widzę z pokładem. Andrzej, tę ciatkę mi pożyczysz, a jutro ja tu przyjdę, to ci oddam. A ty jutro tu przyjedziesz? No, jutro przyjedziesz. Ja już jest tu, babcia, za długo czekałeś. Wiesz co? Bo muszę jutro na 10 do opieki. I co? Bo dzwonili do mnie, no. A w jakiej sprawie? No, w sprawie finansowej. A, w sprawie finansowej. Nie, jutro w środę dzwoniła ta Jackiewicz. Wczoraj. Ze środę mam o 10 przyjść. Bo mi wygarła przez telefon, że ta z cukrami się jedzie na Lipową. A ja jej powiem, że z cukrowni rzeczy chodziłem. Aha, ja, wiesz, gdzieś cię przekukali, że taksówką jeździłeś? Klienty, taksówką jechałem, dopiero pierwsze poznałem chodniku, nie? Aha. Wiesz, o to chodzi, nie? A czemu nic dostał łaski? Bo książkę zaczęłam tutaj na pieniądze. Widzisz, Zbysiu, ile masz rzeczy? No, ja to tak pokładę. Gdzie ja to? No, znajdę miejsce. Nie. No dobrze, że mają, bo ja nie mam co się ubrać. Majtku wypary w kartę, ja miałem 20 par. Jakoś mi zabierze wypary z kobloku, bo ich nie ma. A gdzie oni są? Pojechali na Jagiellonów, po gary. Bo garów ja nie będę brał stąd, bo ona przywiezie gary tam z Jagiellonów. Dadzą jej? Bo tam ta rodzina też ją tak kocha, tak, że... Tak, ale brat dzwonił rano, ten Roman tu, że jedzie na Jagiellonów i ja mi weź dwa garki i patelnię, nie więcej. Bo ja nie będę, wiesz, że mam talerzy w domu? Ja bym trzeba wywalić, pod pietrę nawet stoją. Talerzy też nie biorę stąd, proszę mi to. Trzeba by się mówić. Także wiesz, mam ławę na zbytce. No a czajnik sobie wziąłeś, tak? Czajnik wziąłem, no. Bo nie mam czajnika, tam mam taki gość, że pieprzony. Cieknie coś tam. Aha, dam ci ławę taką, mam fajną stroną ławę, co widziałeś. Nie mam gdzie tego zdać. I kiedy zanieść to do Lombardu, a w Lombardzie nie się przyjął, cała ze szkła. Wiesz, jaka ładna jest czyściutka taka, że umyta. Jak będziesz miał miejsce, to ci ją dam. Bo gdzie na tym będziesz jadł, wiesz? Nie, no on... na strychu czy... On stąd ławę weźmie. Tam nie ma miejsca pod trójką. A ta jest malutka, ma... 80 chyba długa i 40 coś szeroka. I ma 3 półki. Wszystko ze szkła. Aha. No, jest wegańska. No zobaczymy. A nie ma miejsca tam. Nie stawiaj mi tego, nie. On a ten chłopak, co ci pomagał, to on tam mieszka? Do góry. I on mi pomagał. Nic nie zrobił w tej chałupie. Nic, pęczyny takie wisiały nad nim. Nic. To ten z tobą mieszkał, czy to... Ten młody taki z góry. Aha, ten młody a z góry. Ten, co to widziałem. Ten, co ci dobrze namówił. No, to widzę. Taki szczupły. No, opieka mówi, że mam zamknąć drzwi, bo on 2 tygodnie nie poszedł po klucze z opieki. To ja zamknąłem drzwi i koniec. To czyli mu u góry dali pokój, tak? Z takim dziadkiem mieszka do góry. Aha, w dwójkę. Tak, że tam w chałupę człowiek. My mamy czysto, to będzie czysto, to ma być sprzątane by tego, jeśli przyjmy tam pomalować, wiesz? A kto tam sprzątał? No ja na razie nie mogę to pracy, bo ja bym... A kto tam sprzątał Zbyszyk? Z hurtowni bym przyjmił farbę, wiesz? Z hurtowni? No. No ale teraz co? Teraz no, nie mogę. Teraz nie możesz na hurtowni. Te dwa siedzieli wczoraj, bo byłem patrzeć, nie? Siedzieli... Jak trusie, no ten przy piecu się grzał, tam na tapczanie, a Marek okna był. No ktoś musi myć, nie? Ja nie mogę myć o tym, bo lewą ręką nie umyłem, a prawą nie bawię. A Marek już tam nie robi pod siebie? Jak nie bierze, teraz nogi sobie wygoił, wiesz? Mhm. On dzisiaj chodził, bo go widział. O lasce nie chodzi teraz. Bo chodził o lasce, wiesz? Aha, o lasce chodził. No a teraz, a teraz jak żywszych ty. No ale jeszcze tak ładnie nie bardzo, wiesz. A wkurza mnie czasem tak. To przed wami chyba udaje, bo szedł, teraz jak szedłbym, to bardzo fajnie. Lepiej jak ja. Tak? Czyli co, wolałbyś sam mieszkać, tak?
I co, z Wioletkę byś zabrał? Dobra, a Marka? No przecież... Marka nie jest od niepoważny. No bo ja nie puścił. No ale tam wiesz, no. Wiesz jak jest, co nie? No wiem. Oni chyba się tak nie rozstaną, słyszę. Nie, ona wysłała ze mną, od razu. Tak? Nie. To jeszcze, od razu. Jeszcze się ożenisz na starość. Jeszcze dzieci spłodzą. Tak. No, ten tylko ty. Dobrze, że te ciuchy są, bo nie mam spodni. Zobacz, jakie spodnie brudne. W tym miesiącu kupimy automat. No nie moja wina, Zbysiu, że szedłeś tu półtora miesiąca. No bo tam daleko. Daleko. No. No i nie masz do mnie telefona, nie? Dzisiaj rano dowiedziałeś, a ja wyłączyłem na noc włączam, bo... No wiesz, no to my na rano się... Albo się Wioletką zajmowałeś. Nie, ona spała i... Tak, tak. I to, ja wstałem z nęt, bo zjadłem kawałek ciasta i... Nie kombinuj. Dobra, nie będę się z tobą kłócił, bo nie ma osób. Nie, no jaka kłótnia. A to są twoje dzieci? Na tym dzieciu? Tak. To jest takie małe masz jeszcze? Nie. To nie moje. A to nie twoje dzieci? Tu jest córka tylko. Aha. I szwagier. A szwagier w porządku? No. A Baśka przychodzi? Nie, bo ta kora to ona szybko łapie choroby. Baśka? Jakikolwiek, no. A jeszcze łazi na tę rehabilitację? A nie chce zabrać? Zaraz do szpitala idzie. A nie, do szpitala idzie na operację? No. Na tę rękę tam? Czy na nogę? Na nogi. Na nogę? Ja bym ją zoperował. Ty byś ją wyleczył? No ja w szpitalu często jestem, to... Ty to już jak doktor. Ty już daleko od siostry mojej, masz Wioletkę. No, ją operuj, w jaki sposób ci się będzie podobać. Zbyszek to już chyba ginekologiem zostaniesz niedługo. Ale dobrze, czy zaczął. Jezus, mamy dalej, dzisiaj się przebiorę, wykąpię. No widzisz, a się martwiłeś. Ja zapomniałem, że my tu do szafy upychaliśmy tą torbę, bo nie widzieliśmy. Ja myślałem, że te łajzy wszystko zabrali. Nie, no oni trochę tam zabrali, bo widziałem na filmie, że w twojej niebieskiej bluzie chodził. No. Tej niebiesko-białej. No, no. I chyba koszulę jedną też widziałem. Nie, no to mam. To... Ale to, co mu dałem, zostało. No. A jutro mam tu przyjść? No przyjdź, no przecież co, przyjdź to wiesz, zawsze fajniej no. Jest. No masz, telefonu drymiesz. No, bo do drymi do szpitala muszę iść. A do szpitala po co? No z tą łapą. Ale tylko na zmianę opatrunku, tak? Czy leżeć? Nie, mi zmienia opatrunki. A Wioletka ci zmieniła patronki. No, no, no zobacz. Dobra jest dla ciebie. No. Za darmo nie zmienia. Za darmo nie zmienia. Ale to jak w naturze jej płacisz, czy tak? No natura wszystko. Natura? No i dobrze, Zbysiu. Ważne, że jesteś zadowolony. Natura fajnie przyjmuje wszystko, nie? Tam czasami język rozruszasz mnie. Ja tak nie bardzo mogę wyciągać, bo pół mi ujebali języka. Ucięli mi przecież pół języka. Znaczy ucięli ci, czy ci odpadło? No uciął mi lekarz w Lesznie. Bo przecież ucinał mi. No. Na żywca. A ja myślałem, że ci ta martwica tak odpadała. Martwica odchodziła, ale jeszcze uciął. Tu z lewej strony, nie mam pół języka. A jak wyciągnąłbym zęby, to mnie nie zrozumiesz, nikt. Tak mówię, teraz któryś dzień ktoś dzwonił i wiesz, co tak dziwnie mówię, no bo moja szczęka wyciągła. A opieka się nie burzy, że Wioleta tam przybywa? Nie wiedzą. A nie wiedzą. Ma zakaz tam wstępu. To jak masz to chciał... Ona już w samym mieście ma zakaz. Nie no, opiekę jedyną. Ja byłem w opiece w tej sprawie.
Ona była też. Wezwali ją osobno, że ma zakaz w ogóle wstępu. Po prostu jak dostałem socjalne mieszkanie, to już nie interesuje to. Ważne, że płacisz część i dobra. A kto tam z tobą mieszka, tam każdy ma kobietę, która pracuje. Każdy jeden. No ale ona jest... To nie chodzi o kobietę, to chodzi o to, że ona tu tak sobie narobiła bałaganu. Ja wiem. I ona nie powinna tu tak naprawdę przebywać. Ja wiem. Bo ona, tam meldunek dzisiaj możesz mieć wszędzie, nawet na policji we Wschowie, ale ona ma meldunek. No bo wiesz, to dużo dzisiaj jest ludzi życzliwych i jeszcze, żeby tobie umowy nie wypowiedzieli, co nie? Nie, ja tu wiem, że tam robię z opieką. Tutaj mi mówi teraz, że mam mieszkać na Lipowej, bo dostałem mieszkanie na Lipowej. Ja mówię, też mieszkam na Lipowej. Dobrze. No. Mi się fajnie tam mieszka, wiesz? Duży pokój. No, jeszcze jak będzie telewizja, to fajnie będzie. Ten budynek, a radio gra. No. Marek je ładnie wyczyścił, wiesz? Bo zakurzone było. No, gra całą noc po cichutku, bo wiesz, tam sąsiedzi. Marek jak się naszał, to sąsiad co po chwilę przychodził i pukał drzwi, bo się dar. A czemu się dar? No bo jak wypić, to się chce, pojebany. Tak? No. Takie fazy łapie? I ten co po chwilę drzwi pukał, bo tam taka kobieta jest. Ale to co, on się drze na was? No tak, bez celu się drze. A to wiecie, że ten sąsiad co u mnie tam... No. On jak jest trzeźwy, jest w porządku, jak jest wypity, to jest pojebany. A już się pogoiło wszystko to, co tam tej Wiolecie zrobił, tam to co ją tam pobił? No pobił ją wtedy, przecież nie wyłaziła z domu w ogóle. Spiza taka pod okiem. To ja ci powiem, ja bym się bał z takim osobą mieszkać. No, no a wtedy co zrobił, co nas podpalił? Denatur ten mnie polał i podpalił, bo spałem z Wioletą. No nogę, widziałeś Przemek, jaką nogę miałem, jak to długo mi się goiło? Skarpeta mi się przykleiła do nogi. To dobrze, że... Ja ten denaturat tu miałem, nie? No ja wiem. Tu skarpety bawełniane, nie, ale elastyczne. No miałem bawełniane, ale no. Się przykleiły. Elastyczne się kleją. Grube miałem, to z Holandii dostałem od Gochy. Grube to tu będzie za chwilę. Ale dobrze, że cię kluby są w nogi. Nie miałem w trakcie ubrać. W jednej rzeczy same władze brudne, wykład nie ma gdzie na razie, ale w tym miesiącu kupimy automat. 300 zł, bo gadałem z tym z kostki. Tam on podłączył i to. No ja wczoraj byłem u Fibika, to jest automat najtańszy 500 zł. Ale tu na kostki. Tam... Ja wiem, ale tam jest sprzęt, ponoć do bani. Gdzie na kostki? Właśnie dobry jest. Zobacz, lądówka jak długo chodzi. Dobrze. Gdzie to jest? Koło szpitala. Na przeciwko. No, nie ma co się Andrzej obawiać, bo to widzowie dosyć dużo. On jak przywozi sprzęt na kostki, to sprawdza najpierw, czy jest dobry. No i on jest rzekomo mechanikiem, nie? No. On jak coś jest zepsute, to naprawia. Nie? No. Bo tu była tylko żarówka przepalona, ja wziąłem żarówkę i pojechałem, kupiłem taką samą, wkręciłem i świeci, bo nie była żarówka przepalona. 4 zł płaciłem wtedy za żarówkę. Także wiesz, wszystko gra i buczy. Gra i buczy. Grzy. Andrzej, co tak myślisz? Myślę, czy Przemek się dzisiaj zdecyduje do Chińczyka jechać. To kupuję w Chińczyku? Nie wiem, czy będę miał czas. Są fajne takie. A te zamszówki. Nie. No przecież no dobrze się A dziękuję ci za te dokumenty. Nie, ty kobieto jeszcze odpoczywasz. Dziękuję ci za te dokumenty. No okej. Okay. No włożyłem do torby, bo to są ze szpitala. U mnie jest to... Nie zginie. Nie. To dobrze. Także jutro bym nie przyszedł, bo do opieki, do szpitala muszę iść. No. Są... Drzewa i węgla se załatwiłem, to nie paliłem twoich papierów.
żeby ciepło. No, rozumiem, o to chodzi. A czemu tego obrazu sobie nie powiesisz? To albino jest? Tu nie można żadnych. A, to no, no, tu nie wolno. Ale są te takie... Nie, no powiesisz sobie tam na pokoju, wiesz? A co, tu przeszkadza i jest na widoku fajny. Nawet świeci. Wczoraj ładnie posiliłem, na jasno. A lokatora nie chcecie przyjąć jakiegoś? Tam w twoim mieszkaniu, gdzie mieszkasz ty. On nie chce. On nie chce. On woli tam w klatce. Ja już mam następnego. A słuchaj, to jest za facet, ty go znasz? Którego? No to tam śpi w tej klatce. Ja go raz widziałem tylko. Mówi 23 lata, jest bezdomny. Jak on ma koło 30, to co on jako szkrab... My mieliśmy bezdomny. Tu jednego bezdomnego, co nie Andrzej, dwa dni. Tak. Tadeusza. No, co to za no ale Darek co? Darek tak. Widziałem, jechał teraz na rowerze, on na działkach mieszka, co nie? On mówił, że przyjdzie, ja mówię, Zbyszek wie, ja Przemek będzie. Możesz, ja ci otworzę. Ale kto Darek? No, nie, nie, a Darek? Darek na działkach śpi? Nie, nie, ten Tadeusz na działkach śpi. Ale nie wiem. Wiesz na pewno, który Zbyszek... Bym musiał widzieć. Tam takie fazy łapie jakieś dziwne. Jak szedłem tu z tym Andrzejem, gadałem z tym, wiesz, co tu, jak ty spałeś tam, on daje pani. Przecież na rozdzieli, jak ty spałeś tam u mnie, pamiętasz? Kto? No ten Andrzej, ten mały, ten załata. Aha, aha, no, to ten pijaczek, który ty mówisz o, no, który ten Marka. On spał po nocy, bo mnie nie było pojechać na wieczory. No, no. On myślał, że... Że to ty, wiesz, no, ja się poderwałem, to mało ściany się nie zabił. No co się, trudno, ja już się masz nie czemu kawkę. Dobra, dziękuję ci, Andrzeju. Ja dziękuję tak. Nie myśl, że drugą dostaniesz. Nie, ja nie piję tyle to. I tak już stówę jesteś za torbę. Proszę się. To pijesz 10 dni, ja nie piję tyle. Ja do mnie nie kawę. Rano nie będę. Ty, ale ta torba to jest chyba Violetki. No bo mówię na kółkach, bo jakby cię nie było, to ja się zabiorę. Ale to ty ją przyniosłeś, czy to było? No, nie, no przywiozłem, przywlekłem to. Aha, aha. Przywlekłem to po planze, że to rzeczy, a nie wiedziałem, że ciuchy są, nie? A wolę ciuchy, bo nie mam przecież co ubierać. Tylko się nie pomyli do Violety Szelma, nie powiedz, bo cię z domu tak wygoni. Do niej, do niej kotek. A kotek, no bo ona u nas jest Szelmą. Kotek albo Misiu. Misiu? O Jezu. Różnie. To dobrze, to ty a tak... A prezenty kupujesz? Tak fajnie mówię. Tak fajnie mówię. Nie obrażam nikogo. A nie obrażam kogo, bo to mi nie jest potrzebne. Tylko maleczek mnie wkurza czasem. No ale to jest swój szwagier, tak? Mój szwagier, ale... Zbyszek. Mówiłem kupię deptana. Przestań się nagrywać. Kiedy ty to puścisz? To wczoraj? Jeden jest film, taki 12-minutowy już, a dzisiaj, tak, a dzisiaj taki dłuższy będzie 12:30. Aha. Uh-huh. A w sobotę pracujesz? Nie wiem, wiesz, będę wiedział, chyba na rano będę miał, jeszcze nie wiem dokładnie. Ale jeszcze nie wiem, Zbysiu, bo to, wiesz, to się wszystko zmienia, to no, do ostatniego. No, dopiero wtorek, co tam jest. A ty ten dres sobie zamówiłeś, tak? No tak, w czwartek ma być ponoć. A w czwartek? No to dobrze. Żadnej śledczy w piątek nie zamówić takiego samego sobie. Są męskie, są, ładne są. Dresu? Są, bo one nie są, to zamawiacie? No ona przez internet, wiesz? No dobra, to wypijemy kawkę, co nie? Zbysiu, pozdrowisz jeszcze widzów? No, pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia. Jesteś, żyjesz w formie dobrej? W formie jestem, nie narzekam, tylko ta ręka troszkę
to rzeczy się moje znalazły, bo byłem tak załamany wczoraj, że w ogóle się nie zdawałem w domu przez cały dzień. Mówię, nie mam rzeczy, tyle miałem rzeczy, a nie mam, ale się znalazły, bo były u pana Andrzeja, a pan Andrzej zapomniał mi powiedzieć, że, pan Andrzej mu się schowało do szafy jego. Andrzej? Hello? Jeszcze nie, kocham was, kochani widzowie, hello? Wercia? Bajo. Hej. Hello.